się w tym momencie oszukana. O nie. Hi Barbie! To jest na bardzo małą pupkę. Wow! Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak. Beauty czy vlog? Vlog. Tak się zastanawiałam, czy to jest bardziej beauty, czy to jest bardziej vlog, no bo w zasadzie są ciuchy, a z drugiej strony vlog, bo jest try on haul. Więc właśnie, witam na try on haulu, bardzo dawno u mnie go nie było, ale jak zobaczyłam, że Zara wypuściła kolekcję Barbie, pierwsze co zrobiłam, to wzięłam telefon i zamówiłam wszystko, co mi się udało, ale powiem wam, że ta kolekcja bardzo szybko się wyprzedała, bo mimo tego, że zrobiłam zamówienie pierwszego dnia, kiedy ta kolekcja się pojawiła, to i tak dużej części nie było, więc kupiłam to, co mi się udało i jestem mega zadowolona. Więc dzisiaj wszystko dla was założę, przetestuję, przymierzę i sprawdzimy, czy to ma sens. Pierwsza rzecz, którą chciałam wam pokazać, to to, że przysłali to w pudełku Barbie. Jakby to jest dedykowane pudełko Zara Barbie, ale moje zamówienie przyszło w dwóch pudełkach, dlatego że było takie duże. To, czego mi się nie udało niestety kupić, to tych klapek, które bardzo chciałam mieć, dlatego że, wiecie, żeby mieć taki kompletny strój, to chciałam mieć ubrania i na przykład buty, ale niestety ich nie mam, więc trudno, pomińmy to i otwórzmy to pudełko. Jest, jak widzicie, pięknie zapakowane w różową bibułę ze srebrną naklejką. I tak się prezentują pierwsze rzeczy. Jakby to, że są różowe, było do przewidzenia, ale to, że będą błyszczeć jak syrena i jednorożec naraz, nie było do przewidzenia. Rzecz numer jeden od góry to jest, uwaga, uwaga, taka oto piękna kamizelka. I chciałam tylko zaznaczyć, że każda z tych rzeczy ma taką prześliczną brokatową metkę z napisem Barbie. To jest kamizelka, taka jakby zarzucana na szyję, w sensie coś w tym stylu, więc to jest jedna część, bo tutaj jest też druga. To są, słuchajcie, spodnie. Bardzo ryzykownie wzięłam jeden rozmiar, a już nie ma tych ciuchów, więc jakby to był bardzo możliwe, że błąd, ale wierzę w to, że rozmiary są w miarę standardowe i jak się kiedyś zmieściłam w spodnie S, to teraz też tak będzie. Ale zobaczymy to razem zaraz. Zara. Więc jak widzicie, jest to komplet. Kamizelka i spodnie. I też możecie zobaczyć tutaj z tej strony, jak to się prezentuje na stronie internetowej. I widzicie też, że ona ma piękny kapelusz, piękną apaszkę i ma też piękne klapki, których, tak jak mówiłam, nie udało mi się dostać. Ale sprawdźmy najpierw te ciuchy, a potem dodajemy dodatki i zobaczmy, jak to będzie wyglądało, bo naprawdę nie mogę się doczekać. Mamy spodnie w rozmiarze S, które kosztowały 50 euro. Nie wiedzieć, czemu nie ma tutaj jeszcze polskiej ceny, natomiast widzę, że kosztują 250 zł. Jest to bardzo dużo, jeżeli chodzi o spodnie, jakby moim zdaniem, ale są to spodnie Barbie syrenkowe. Natomiast ten top kosztował 30 euro, czyli 149 zł. Ale teraz to przymierzmy. Pierwsze spróbuję założyć spodnie, ale na pierwszy rzut oka wyglądają na wystarczająco duże, a nawet za duże, bo ten pas jest dla mnie dosyć szeroki. W sensie on jest jak moje... No wiecie, jak moja klata. Nie wiem, o co chodzi, ale spróbujmy. O, dobra, są... z niskim stanem. Chciałam powiedzieć, co one są takie... Okej, są dobre, w sensie pasują na mnie. Trochę tutaj luźne. O, jakby o co chodzi? Nienawidzę, kiedy spodnie tak robią. Czy u was też się to tak zdarza, że jakby spodnie wam odstają tu? Powinni zacząć inaczej szyć. Bo jak widać, to nie działa. One miały prostą nogawkę, nawet taką bym powiedziała troszeczkę a la dzwony. Wiadomo, że nie jest to może na co dzień, ale na jakieś takie wyjście wieczorem albo na tematyczną imprezę uważam, że są mega. Dołóżmy do tego to. Dobra, uwaga. O nie, jest za duże. Jest za duże i w ogóle za długie. Jakby wygląda to super, tylko jest po prostu znowu jakby za duże. Tutaj jest co najmniej tyle, mogę jeszcze zebrać sobie z pleców. No i oczywiście mam stanik, którego nie powinnam mieć, bo tutaj po prostu powinny być gołe plecy. No nie wiem, słuchajcie, nie wiem, czy to nie jest też tak, że wygląda to lepiej na mniejszych biustach. Może, że właśnie takie taka filigranowa góra i wtedy to jest takie mega cute, a tak to wygląda jakoś tak mega dziwnie. Dajcie znać, co myślicie o tym komplecie, czy go zostawiać, czy nie. Czy na przykład zostawiać tylko spodnie, bo nie wiem, czy spodnie mają jakby sens bez tej góry. Więc dajcie znać koniecznie, a teraz czas na akcesoria. Ona ma tutaj kapelusz, który nie omieszkałam kupić. Jeżeli chodzi o taki rodzaj kapelusza, to nie był on jakiś mega drogi. Kosztował 149 zł. I on był właśnie w tej drugiej paczce i już wam pokazuję, jak prezentuje się na żywo. Tam, tam, tam. Jest przepiękny, super mięciutki, bardzo miły w dotyku. Ja mam tutaj rozmiar S,
Znowu ma logo Barbie. Tutaj w ogóle tak wygląda ich doszyta metka, że właśnie jest Zara i potem Barbie, więc ogólnie fajnie. I uwaga, czas go przymierzyć. Ja ten kapelusz kocham. Ten kapelusz wygląda cudownie i definitywnie go zatrzymuję. Z tym jakby jeszcze nie wiem, ale poczekam na wasze komentarze. I teraz apaszka. Tadam! Proszę bardzo, znowu Barbie Zara. Jest to taka różowa... O, nie wierzę, ona ma też napisy Barbie na sobie! Szczerze, myślałam, że to jest po prostu apaszka Barbie. Na zasadzie taka, wiecie, zwykła, różowa i ją osygnowali Barbie, bo jest różowa. Ale nie, ona ma tutaj napis i kosztowała 49,90. Na pierwszy rzut oka wygląda jak normalna apaszka, rzeczywiście, bo tu są te takie typowe wzory, ale z drugiej strony zobaczcie, że tu jest napisane Barbie, a więc jest to dedykowana apaszka Barbie i wygląda super, tylko teraz muszę zobaczyć, jak ona ją ma przywiązaną, bo chcę zrobić dokładnie tak jak ona. Kapelusz mi przeszkadza, przepraszam, zaraz do niego wrócę. Znowu nie mam przy sobie lusterka, więc robię to totalnie na pałę. O, dobra, i kapelusz. I widzimy się w pełnym outficie. Co myślimy, czy jest ok? Ja uważam, że teraz jest zdecydowanie lepiej niż było. Na zasadzie kapelusz i ta apaszka bardzo dużo dają. Moje końcówki włosów i ta apaszka zlewały się ze sobą tak, jakbym to zaplanowała, a nie planowałam, bo te włosy w tym wydaniu zrobiłam już 2 miesiące temu, więc jestem w szoku, jak to wszystko idealnie się zgrywa. Teraz możecie ocenić ten outfit już cały. Co myślicie? Kapelusz na pewno zatrzymuje, apaszkę na pewno zatrzymuje, ale o tym musicie mi powiedzieć, czy warto, czy nie, zatrzymywać, czy nie. Zobaczmy, co teraz wygrzebie, bo naprawdę bardzo dobrze się czuję w tym kowbojskim outficie, więc nie chcę się jeszcze go pozbywać. Zaglądając do magicznego pudła, mamy na przykład takie kolczyki z napisem Barbie. Szczerze mówiąc, jak je widziałam na stronie, to nie wydawały mi się takie duże, a one są naprawdę pokaźne, więc zobaczmy, jak one będą wyglądać. Na chwilę zdejmę kapelusz. One kosztowały 100 zł, więc nie jest najgorzej, ale z drugiej strony 100 za kolczyki to też jest całkiem sporo. Akurat ich na pewno już nie będę mogła oddać, jak je założę, ale trudno, na pewno do czegoś się przydadzą. Z bliska wyglądają w ten sposób i chyba to się powinno nosić, zaraz, na które ucho? Nie, chyba tak. Tak? I ja to widzę w odbiciu lustrzanym, czyli to musi być w tą stronę, bo w lustrze nie mogę tego przeczytać, czyli zależy w tą stronę. Okej. Zakrywał mi się paznokieć. Bo jest taki gruby. Jeżeli chcecie zobaczyć w ogóle skąd się wzięły te paznokcie, to zapraszam na kanał Beauty, dlatego że to była zemsta Agaty na mnie za te wszystkie razy, kiedy ja się spóźniałam i kiedy przychodziłam z czyimiś paznokciami do poprawy. A więc wracając, tak wyglądają kolczyki na uszach, tak się prezentują, proszę bardzo, napis Barbie. A one bardziej odstają tak, czyli pewnie trzeba je było właśnie założyć na odwrót, więc bardzo możliwe, że mam je założone w drugą stronę, ale z tej strony powinno być widać napis. Ale nie zmienia to faktu, że nadal mogę założyć mój kowbojski kapelusz. Zobaczymy, jak będzie z rozpuszczonymi włosami. Widać te kolczyki! O, jestem w szoku. Na razie czuję się cudownie. Więc dajcie koniecznie znać, co myślicie o tych kolczykach. Czy to jest tłumacz razem z kapeluszem, czy właśnie jest super z kapeluszem? A tak bez. Więc w nich chyba zostanę. Nie ma sensu ich zdejmować. I pozwólcie, że jednak założę mój kapelusz. Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Ken! Hi Barbie! Kolejna rzecz, która bardzo mnie zaciekawiła, to jest to. Udało mi się upolować olejek błyszczący do ciała i mam nadzieję, że ma taki sam zapach jak perfumy, czy tam woda perfumowana, której nie udało mi się kupić, ale ogólnie jego cena to 35,90, więc tani. I zobaczmy. Wow! Mam nadzieję, że to będzie też widać w kamerze, ale to jest jakiś sztos. To jest w ogóle bardzo płynne, widzę. Jest napisane Shimmering Body Oil. Perłowo-niebieskie drobinki, więc jestem zdziwiona, bo podejrzewałam, że to będzie bardziej, wiecie, różowe. Ale jest po prostu perłowo-niebieskie, więc ciekawa odmiana. I jest jakby z taką pompką, a nie w sprayu. To będzie wyglądało. O, ma zapach, ale chyba ma bardziej zapach olejku niż... Ma taki delikatny, pudrowy, jak oliwki dla dzieci, trochę taki ma zapach, ale rozsmaruję sobie tutaj. Ale to jest w zasadzie fajne, mam ochotę sobie tak rozsmarować na całe ciało to. Chyba nawet widać trochę tego błysku, tylko to jest właśnie taki bardziej perłowy niż żeby taki, wiecie, był mocny brokat. Ale bardzo przyjemnie się tego używa,
To kosztuje tylko 39 zł. Wow. Wydaje mi się, że raczej bym go używała na zasadzie takiego a la balsamu przed wyjściem. Absolutnie nie, żeby założyć jakieś ubranie z długim rękawem, ale tak na zasadzie właśnie jak jest taki krótki top i po prostu właśnie na wystające części skóry taki olejek. Fajnie, ale ogólnie wydaje mi się, że tego błysku nie widać jakoś bardzo mocno, w sensie tego perłowego. Ale ogólnie na razie ten produkt mi się podoba. Teraz czas chyba na chwilę się rozstać z moją taką typową kowbojowatą tością, bo mam kolejny produkt, przez który będę musiała zdjąć tą chustę i jest to, uwaga, naszyjnik z napisem Barbie. 19, a... Wow, serio, chciałam powiedzieć 19,99 i byłoby to znakomite, byłaby to znakomita cena, ale niestety ten produkt kosztuje prawie 5 razy więcej, bo kosztuje 99,90. On powinien być srebrny, pozłacany za taką cenę. 95% mosiąc i 5% żelazo. Drogo. Kolczyki to jest 100% mosiąc. Jakby czuję się w tym momencie oszukana trochę przez Zarę. Coś tu jest nie tak, ale no cóż, muszę to otworzyć. Żeby móc to założyć, ale aż mi jest szkoda, bo mam takie, pewnie nie będę tego nosić, ale oddam jakiejś przyjaciółce albo mogę zrobić rozdanie, bo na pewno ktoś z was będzie chciał ten wisiorek, a więc czekajcie na koniec odcinka, gdzie ogłoszę co i jak. No dobra, a więc jest napis Barbie i ogólnie wygląda bardzo ładnie, jest taki trochę wygięty, taki trochę śmieszny kształt wygięty, więc tak powinien się ładnie układać na ciele, więc na razie moja paszka out. Jak szybko zapięłam, damn, widzieliście to? Nie wiem, co myślimy, ogólnie z tymi kolczykami jakby jest ekstra, w sensie dużo tego się dzieje, jeszcze mam ten mój kapelusz, ale ogólnie ten wisiorek jest dosyć taki delikatny, w sensie on jest o wiele mniejszy i mniej krzyczący mimo wszystko Barbie niż te kolczyki, bo one są po prostu przy okazji też duże. Założycie sobie, nie wiem, różowy top po prostu i dacie ten naszyjnik, jest naprawdę spoko, więc wydaje mi się, że fajnie, no ale stówka moim zdaniem za dużo jak na mosiąc. Uwaga, uwaga, magiczne pudełeczko i tu mamy znowu różowy i szczerze mówiąc nie mam pojęcia, czy się w niego wcisnę, dlatego że tutaj rozmiarówka była albo XSS, albo ML, albo chyba LXL. Jedyny rozmiar, który został w momencie, w którym kupowałam, a kupowałam tego samego dnia, to był XSS. Moim rozmiarem jest takie S na M, więc w zasadzie nigdzie się nie klasyfikowałam tak dokładnie. Trzymam kciuki za to, że to są te mikro ubranka, które wyglądają tak, ale jak się je założy, to się rozciągają i wszystko jest super. Ciuszek numer jeden to jest taka przepiękna bluzeczka. Ja muszę wam się przyznać, że nienawidzę polo. Nie mam żadnego ubrania, które właśnie ma taki kołnierzyk i jest takie, wiecie, bardzo takie eleganckie, posz, takie bogaty Amerykanin, bogaty Anglik. Nie mam, ale to jak zobaczycie, zobaczyłam na niej, jakby w całym komplecie, w całym jakby... Jak to się mówi? W całym... w czym? Ale w całym okazaniu... Ja czasami mam takie zaćwienia mózgu, że już nie wiem, co mam powiedzieć. W całej okazałości! Więc wracając, wygląda to pięknie. A więc to jest ta bluzeczka i ona kosztowała 89,90 i w ogóle spójrzcie tylko na ten detal, tu jest napisane Barbie na samym dole i są do tego spodenki, które niestety wyglądają jak dziecięce, w sensie to jest na bardzo małą pupkę, moja pupka taka nie jest, ale znowu mam nadzieję, że to są po prostu mikrociuszki, trochę ten materiał taki jest, w sensie to tak trochę wygląda, więc teraz czas zmienić kowbojski look na look polo cute. Okej, na pierwszy rzut pójdzie bluzka, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście te ciuchy się rozciągają. No dobra, tutaj mnie trochę ściska, ale ja też mam trochę większe ramiona, więc jakby tego się mogłam spodziewać. Natomiast tutaj jest naprawdę spoko dopasowana. Tutaj jest też taka troszeczkę ściskająca, w sensie, że ta gumka jest taka dosyć obcisła, ale w ogóle z tymi spodniami to nie wygląda najgorzej. I teraz czas na te mikro spodenki. Okej. Okej, dobra. Czy możemy pomówić o tym, jak to ładnie wygląda? W sensie wygląda to trochę jak lalka, bo nie ma to, wiecie, żadnych załamań. Może oni zrobili specjalnie taki materiał, może to jest specjalny materiał i on ma być właśnie taki magiczny. A więc ona ma tutaj pasek, którego ja nie mam. Stwierdziłam, że go nie kupię, bo jakby raczej nie będę go nosić. A i ma torbę, której nie było. Pamiętam, że ja chciałam kupić tą torbę, już jej nie było. I też znowu te same klapki, których już nie ma. Więc te spodenki mi się mega podobają. Na początku myślałam, że w ogóle nic z tego nie będzie.
ej, zobaczcie, pupa naprawdę ładnie wygląda. Tylko z drugiej strony tu się tak opina. Może jak się to ponosi, to zrobi się troszeczkę luźniejsze i wtedy będzie takie bardziej swobodne. Ale ogólnie mi się mega podobały te spodenki. Może jakbym na przykład założyła jeszcze tą apaszkę tak na głowę, czy to polepszyło sytuację? Nie wiem, no moim zdaniem wygląda trochę bardziej cute, w sensie trochę więcej się dzieje. Wydaje mi się, że jest okej. Wydaje mi się, że jest okej tak i tak, ale piszcie, co wy myślicie. Czy kupilibyście te spodenki, czy byście nosili ten komplet? Dajcie znać, ja uważam, że jest mega uroczy. I teraz mogę chyba przejść do kolejnej rzeczy. Mam tutaj jeszcze parę akcesoriów i tych dwóch rzeczy nie mogę się doczekać, ale też boję się, jak one będą wyglądały, bo jak je zobaczyłam na stronie, to miałam takie, muszę to mieć. Więc zacznę od mniej intensywnej rzeczy, czyli uwaga, kolczyków w muszelki. Najlepsze jest to, że one wyglądają tak, jak to by były kolczyki dla lalki Barbie, ale life size. I zobaczcie, jak one się pięknie odbłyskują na wszystkie kolory. I o dziwo, te kolczyki kosztowały 80 zł, więc nie najgorzej. No dobrze. No to... Nic się nie stało. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Jestem mega ciekawa. One są takie piękne. Proszę bardzo, wyglądają w ten sposób. Z tyłu są takie. Nie są jakieś takie mega grube, ale dobra, muszę je założyć, więc chyba na razie niestety moja apaszka out. I te kolczyki zdecydowanie też out. I uwaga, wielka chwila, wielki moment i wielkie kolczyki. Ale on jest gigantyczny, czy da się go docisnąć? Nie, on tak się będzie majtał i tak troszeczkę odstawał. O, wow. Okej, wydaje mi się, że to są kolczyki, które, wiecie, bolą po jakimś czasie, w sensie uszy od nich bolą. Zdecydowanie są wyczuwalne na uszach. To na pewno trzeba powiedzieć, że one są bardzo intensywne. Nie wiem aż nawet do jakiego outfitu mogłyby pasować, bo chyba na stronie nie pokazywali ich do konkretnego outfitu, bo to jest a lot. Ale najlepsze jest to, że mam jeszcze bardzo intensywny naszyjnik do tego. Więc na razie z tym znowu muszę się pożegnać i nie wiem, czy jesteście na to gotowi. To jest maczujący naszyjnik do tych kolczyków i on jest równie abstrakcyjnie wielki, jak one. W całym moim życiu nie widziałam tak wielkiego i ekstremalnego naszyjnika jak ten. Taki wielki naszyjnik kosztował dokładnie tyle samo, co ten naszyjnik, bo kosztował 99,90, a więc nie mogę się doczekać, żeby go wypakować i na pewno go sobie zostawię. Nie wyobrażam sobie, żeby on mógł źle wyglądać. On jest po prostu jak perła. Jestem taka podjarana, dawno już nie byłam taka podjarana. Wow, i on jest chyba dwustronny, chyba nie ma znaczenia, tak, nie ma znaczenia, na którą się założy, ale o, on jest taki wielki. Jakby, czy możemy o tym porozmawiać? Muszę aż spojrzeć, jak to założyć. Więc uwaga. OMG. To powinno być przy okazji wyjścia małej syrenki, a nie przy okazji Barbie. Ale jakby rozumiem, bo chyba to był naszyjnik Barbie którejś. Tylko po prostu on jest w wielkości na nas, w sensie na ludzi, a nie na lalki. Wątpię, żeby ten wisiorek, taki mały z napisem Barbie, delikatnym, zwrócił taką uwagę jak ten. Jakby biała sukienka i ten naszyjnik. Więc ja bym to oceniła jak najbardziej na plus. Definitywnie zachowam sobie tą biżuterię, ten komplet, bo może mi się to kiedyś bardzo, bardzo przydać. Jestem zajarana. Kolejna rzecz, która jest z akcesoriów, nie jest może taką rzeczą typowo Barbie, ale też mega mi się spodobała i to są, uwaga, różowe spinki. One są genialne do make-upu, bo jak widzicie są takie dosyć płaskie, więc jak macie jakąś fryzurę i nie chcecie sobie odgnieść spinki, to te są idealne. I kosztowało to 36 zł prawie. I zobaczmy, jak właśnie to będzie wyglądało na włosach. Ej, dobra, wygląda cute, nie wygląda tak mega roboczo. Chociaż nawet jak wygląda roboczo, to i tak bym totalnie założyła to tak, wiecie, po prostu do wyjścia i mam takie I don't care if it looks like I'm at home. Więc jeżeli chodzi o spinki, dobrze trzymają, są przydatne, wyglądają mega cute, różowiutkie. Też nie były zbyt drogie, no ale z drugiej strony 36 zł za 4 spinki. Jest trochę, ale nie powiedziałam, że jakoś mega duży hajs, no bo są z Barbie. Przejdę do kolejnego ciuchu. Tutaj znowu był komplet. Ale nie było jednej części w moim rozmiarze i miałam takie, dobra, przynajmniej kupię jedną część. Mówię tu o tym komplecie, proszę bardzo, jest przepiękny. Stwierdziłam, że kupię chociaż spodenki, dlatego że na tym zdjęciu widać, że można właśnie też dać outfit taki
po prostu z t-shirtem. I w ogóle najlepsze jest to, że one wyglądają troszeczkę jak męskie bokserki, jakby mają taki trochę krój męskich bokserek. I ja tutaj mam rozmiar S i one kosztowały 129 zł za shorty. Uważam, że jest to dużo. Fajne jest też to, że te shorty mają kieszonki. Bardzo lubię, jak krótkie spodenki mają kieszonki, więc przymierzmy to. Zobaczę najpierw, jak te spodenki będą wyglądały z tą górą. Mogą wyglądać zbyt, ale z drugiej strony trzeba sprawdzić. Okej. Troszeczkę są luźne, ale wiecie, co mi się podoba? Że z tyłu ktoś wpadł na to, żeby zrobić gumkę. I przez to są dopasowane. Bardzo lubię takie rozwiązania. Po prostu gumka z tyłu, to jest tak proste. Więc jeżeli chodzi o ten komplet, moim zdaniem jednak są dwa różne wzory. Nie za dobrze to wygląda, chociaż jak ktoś by chciał pójść ekstremalnie, to by mógł. Więc czas założyć t-shirt. Wezmę taki czysty. Różowy. No dobra, tak jest lepiej, bo chyba nie jest tak bardzo intensywnie i rzeczywiście wygląda tak bardziej jakby casualowo, można powiedzieć. Tak? Spodenki są o tyle super, że są mega wygodne. Są bardzo luźne, takie bardzo przewiewne, więc na lato są naprawdę idealne. Wydaje mi się, że to jest fajne. Podoba mi się ten outfit. Sprawdźmy jeszcze, jak będzie wyglądało z białą bluzką. Z białą jest chyba nawet lepiej. Ale może to jest przez to, że gdyby ta jest trochę bardziej wąska. Chociaż teraz wygląda bardziej jak piżama. Jakby to wygląda po prostu jak piżama z jakimś abstrakcyjnie dużym naszyjnikiem. O dziwo, tamta różowa błyska podobała mi się bardziej. Ale wy musicie ocenić. Czekam na komentarze. Spodenki. Spodenki. I teraz mam kolejne akcesorium, które wyglądało trochę inaczej na stronie internetowej, ale możliwe, że to się jeszcze pod tym chowa, więc uwaga, uwaga, kryształki do klejenia. I akurat tu widać po prostu literki B. U nich na stronie było też, że są inne kształty, więc mam nadzieję, że one będą po prostu pod spodem. Super jest to, że one wyglądają, jakby już były ze sobą połączone, więc po prostu wystarczy pewnie raz odkleić i przykleić. Dobra, okej, jest parę karteczek. Właśnie, te parę karteczek kosztowało 29,90 i mamy tutaj 3, a nie, przepraszam bardzo, 4. Dobra, już wam pokazuję. Więc mamy, pierwsza to są te literki B różnych kolorów. Dalej mamy eyelinery właśnie z cyrkonii. Bardzo ciekawe. Jezu, przepiękne, różowe, ale takie troszeczkę transparentne kryształki różnych kształtów. One są prześliczne, prześliczne. I dalej mamy takie bardziej różowo-srebrne, można powiedzieć, i okrągłe jakby te cyrkonie, więc każda z tych kartek ma swój własny styl i szczerze mówiąc nie umiałabym wybrać faworyta, mogłam tylko wybrać, które podobają mi się najmniej, bo uważam, że są takie najzwyklejsze. To są te, bo te można dostać też gdzieś indziej, ale na przykład takich naprawdę nie widziałam, bo mamy tutaj różne kształty i w pięknym kolorze. Te trzy kreski są bardzo ciekawe. Ale zastanawiam się właśnie, jak będą wyglądały na oku. Może spróbuję tych kresek i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wydaje mi się, że teraz użyję sobie chyba srebrnych, bo już mam dosyć dużo różu, dosyć dużo się tutaj dzieje, więc przetestujmy to. Jestem mega zajarana, mam nadzieję, że to się uda, że to wyjdzie. Widzę też, że one są ze sobą rzeczywiście połączone. Zobaczcie, wystarczy je tak odkleić i pięknie się całość zdejmuje. Spróbuję to przykleić po prostu jakby ręką. Zacznę sobie tutaj od zewnętrznego kącika, żeby tak ustawić, żeby tu szło dobrze. O, wow, to jest po prostu zaoszczędzone tyle pracy w klejeniu kryształków. Nie wierzę w to. Zrobiłam to dosłownie w 2 sekundy. A wygląda to genialnie. Wygląda, jakbym siedziała i kleiła to 20 minut. Więc teraz czas na drugą. Mam nadzieję, że uda mi się tak dobrze przykleić też. To po prostu samo się klei, samo idzie i to jest tak proste. Jestem zachwycona. Zastanawiam się tylko, jak długo się będą trzymać na tym kleju, ale to chyba jest taki sam klej, jak te wszystkie kryształki na przykład festiwalowe, więc powinno wytrzymywać naprawdę długo. Takie coś to jest hit. I jeszcze mamy tutaj dodatkowe kryształki, jakby nam było mało. A więc finalnie chyba najbardziej jestem zadowolona, uwaga, z mojego nowego kowbojskiego kapelusza i z tych kryształków, które są właśnie tak pomocne przy make-upie. Szkoda, że te kreski są tylko 3, że nie ma ich więcej, bo na przykład więcej jest literek B, które chyba są mniej praktyczne niż te kreski, bo na pewno więcej osób by używało te, ale tak czy siak jestem nimi zachwycona. I o dziwo, ta mega gigantyczna biżuteria też do mnie mega przemawia. I co do ciuchów, chyba najbardziej podoba mi się ten komplet, taki właśnie polo z tymi króciutkimi spodenkami. A jeżeli chcecie wygrać
wybrać którąś z tych rzeczy, to koniecznie napiszcie w komentarzu pod spodem, którą i dlaczego, i wybiorę parę osób i wyślę wam te rzeczy, bo na pewno nie będę potrzebowała wszystkiego. A jeżeli chodzi o to, ile zapłaciłam za całość, to było to 1360 zł. Dajcie znać, czy myślicie, że to jest za dużo, czy na Barbie byście oddali wszystkie swoje pieniądze, bo możliwe, że ja właśnie tak dokładnie zrobię. Ale oczywiście jak zwykle czekam na wasze komentarze, dajcie znać, co myślicie i pamiętajcie, że na tym kanale widzimy się w każdą środę, a na kanale Beauty w każdy piątek. Dzięki piękne, do zobaczenia i pa pa!